Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, dziś spotykam się ponownie z moim gościem, za chwilę przedstawię go. Zresztą pewnie po zapowiedzi już wiecie, kto nim jest. Będziemy rozmawiać na temat uzdrawiania, zarówno taką energią kwantową, jak i na temat technik ochronnych, które Państwo już zdążyliście poznać. Proszę Państwa, moim Państwa gościem jest Renata Dudkiewicz. Witam. Witam Państwa serdecznie, Ciebie Rafał również. Tak jak zapowiedzieliśmy dzisiaj na temat głównie uzdrawiania, czyli temat związany z tym, aby każdy potrafił z nas, bo ma takie każde możliwości, tak, uzdrawiać siebie i swoich najbliższych. Dokładnie. A przez uzdrowienie samych siebie jesteśmy w stanie przyciągnąć do swojego życia takie okoliczności i sytuacje życiowe, które będą nam sprzyjały, tak? Bo jak to się mówi, w zdrowym ciele zdrowy duch, a zdrowy duch będzie przyciągał zdrowe duchy. O, tak się wyrażę, w ten sposób. Ja używam celowo jak duch, to i duchy, tak? Dusze też mogą być jak najbardziej. Są różne energie, nie? Nie chodzi tylko o ludzi, nie? Ale o energie, które nas otaczają. Tak, bo są duchy roślin, więc też możemy się otaczać przede wszystkim wszystkim, co nam sprzyja. Tak? Tutaj już jak chyba nieprzypadkowo powiedziałam o tych roślinach, jeżeli macie Państwo uczucie spadku energii, a mieszkacie w domu, w którym nie ma roślin, to sugerowałabym, żeby jednak zakupić sobie kwiaty czy jakieś rośliny do takiego mieszkania, nie jakieś plastiki, z tego tytułu, że one bardzo mocno podnoszą wibracje i w otoczeniu roślin, w otoczeniu wody, wodospadów jest dużo jonów ujemnych, a one neutralizują smog elektromagnetyczny, a ten smog bardzo mocno niestety obniża wibracje, tak, każdego człowieka. Ja dzisiaj chciałam powiedzieć kilka słów na temat traum, na temat pewnych wzorców, które my ciągniemy po naszych przodkach. Jak to wygląda, że niektóre osoby powielają dosłownie schematy zachowań swoich przodków. Jak mniej więcej to jest ciągnięte. Lądując w tym samym miejscu, co oni. Dokładnie, lądując w tym samym miejscu, co oni. Jest taki kołowrót, jakby się odtwarza. Jest kołowrót wcieleń, czyli te same programy są przeżywane w kółko. W nieco odmiennych okolicznościach, ale ten sam program. I to może być program albo nasz, albo przodka. A kiedy to jest, że człowiek odtwarza własny program z innego życia. W momencie, kiedy sam był swoim przodkiem, czyli my mogliśmy być swoimi pra-pra-pra-babkami albo pra-pra-pra-dziadkami. I wszystko to, co przeżyliśmy w tamtym czasie, rzutuje tak na to nasze życie. W momencie, kiedy sprawdza się ogólnie, jakie jest oddziaływanie na aktualny stan zdrowia i okoliczności życia danej osoby, na pewno na pierwszy rzut oka wybija się interakcja zawsze z matką i z matką matki. Często to wychodzi, na to trzeba zwrócić uwagę, tak? Bo to jest w genotypie zapisane po... Czyli babcia ze strony mamy. Babcia i tak, babcia i mama, czyli linia żeńska. To ma wpływ na córkę, wnuczkę? Nie, to ma wpływ i na mężczyznę, i na kobietę, dlatego że zarówno mężczyzna, jak i kobieta, jak dochodzi do poczęcia, no to dochodzi połączenia się komórki jajeczka, tak, z plemnikiem. I to, co idzie właśnie ze strony jajeczka, to jest zapis w genotypie mamy i babci w pierwszym rzędzie i dalej ta linia. To się ma na te osoby? To się ma w taki sposób. Ja to widzę na przykład, jak robię oczyszczenia, tak, więc najczęściej czasami ktoś nie jest mocno związany, wydaje mu się, że nie jest mocno związany z jakąś swoją babcią, a babcia odeszła i w biopolu jest energia tej osoby, bo dusza tej kobiety nie przeszła. I ktoś powie tak, ale ja z tą babcią nie miałem żadnego kontaktu, ja nawet jej nie lubiłam, czy nie lubiłem, ale w genotypie... Nawet nie znałem. Czasami nie znałem, ale w genotypie jest zawsze bardzo duże połączenie i są pewne wzorce i takie schematy zbliżone zachowań. Więc warto nawet sobie zwrócić uwagę, jak, jeżeli zauważyliście Państwo, że u Was powtarzają się pewne zachowania, zwróćcie uwagę, czy u mamy i u babci ze strony mamy nie było zbliżonych zachowań. I ja to też obserwuję na przykład, że przychodzi do mnie ktoś, kto jest samotny i ma problem z nawiązaniem takich bliższych relacji z tą drugą połówką. I rzeczywiście, jak to sprawdzamy, to się okazuje, że te kobiety
kobiety z tej strony porodzie przeżywają podobne programy. Na przykład powiedzmy tak, że jest kobieta, to jest taki przykład, która była związana i tam mężczyzna ją zostawił i jest sama. I spotyka się z następnym, chwilę się spotykają, jest sama. Potem jak się sprawdza, jak patrzę się na przykład w genoty, pokazuje się, że na przykład babci umarł mąż i musiała sama sobie radzić z jakąś sytuacją. Ktoś nie zwraca na to uwagę, ale jak wie, gdzie szukać, to znajdzie, tak? Ale to tylko tak się ma właśnie w tej linii, bo przepraszam, że cię przerwę, ale znam przypadki w rodzinach, naprawdę, że na przykład są 3-4 siostry i one mają swoje rodziny i wyobraź sobie, że każde dziecko, tam mieli po trójkę, dwójkę, czwórkę dzieciaków i każde ostatnie, najmłodsze dziecko z tej trójki czy czwórki sióstr jest samotne. Prawda? I to jest niezwykłe, że każde zostaje w domu. Oczywiście zawsze się mówi, że najmłodsze dziecko zostaje w domu, ale tu nie o to chodzi. Nie jest w stanie się związać. Czy ta córka z facetem, czy z synem? Może być to związane z pewnymi tradycjami, że to, co powiedziałeś, że to dziecko ostatnie powinno zostać i się zająć na przykład rodzicami starszymi i w ogóle całą gospodarką i wszystkim. Czyli pewien program. Czyli leci program, tak? I jeżeli on był taki intensywny i tak kultywowany w poprzednich wcieleniach, więc jest tak mocno zapisane, że ta osoba rezygnuje tak naprawdę i nie wie dlaczego ze swojego życia, no bo czuje wewnętrznie bardzo silną potrzebę i presję, że musi się opiekować swoimi rodzicami, a rodzice też często mają uruchomiony program, że to jest obowiązkiem tego dziecka. Oczekiwanie. Tak naprawdę, a z jednej strony pragną, żeby to dziecko miało też, było szczęśliwe, ale może być inna też sytuacja, może być klątwa. Może być klątwa rzucona do któregoś pokolenia, na przykład na któreś dziecko z rodu. Bardzo różnie. To trzeba, żeby to dziecko. Tak, nigdy żeby do któregoś, tak, do któregoś ten, żeby nie zaznało szczęścia w miłości. Tak, bardzo, bardzo różne. Tutaj podałam taki przykład, więc są po prostu takie się mogą powtarzać dziwne schematy. I co jeszcze jest bardzo ważne? Z kolei, jeżeli chodzi o męskie plemniki, tak, to one w momencie, kiedy chłopak zaczyna dojrzewać, nie, około 12-13 lat, każdy ma mniej więcej troszeczkę inaczej to wszystko, ten rozwój, tak, dojrzewania przechodzi u każdej osoby inaczej, to u takich to, co dany chłopak w tym czasie robi, jak się zachowuje, jaki prowadzi styl życia, czy ma, bierze jakieś używki, nadużywa alkoholu i tak dalej, to będzie rzutowało na jakość plemników tego mężczyzny w przyszłości i na jego owoc, czyli na jego dzieci. I mniej więcej potomstwo może mieć pewne programy i naleciałości zakodowane właśnie szczególnie z tego okresu. Ludzie, gdyby pewne rzeczy osoby wiedziały, to wiadomo, można sprawdzać i rzeczywiście mieć tą uwagę większą na dzieci, ale niestety tej wiedzy gdzieś tam często ktoś nie posiada. Tak? Ja też z czasem nabywam też wiedzę, bo jak obserwuję i widzę, jak coś się koduje, to też mi to przychodzi i zwracam na to uwagę. Także naprawdę kody genetyczne no, są już w jajeczku i w plemniku zakodowane i to nie jest tak, że tylko przeżywamy traumy, jakieś tam zachowania nasze i wyłącznie nasze z poprzednich wcieleń, ale zaraz o tym też powiem, ale przeżywamy coś, co przeżyła nasza właśnie babcia i tak dalej. One najbardziej rzutują. Praprzodek też inny jest, gdzieś tu się pokaże, ale te są najbardziej wyraziste, bo są ostatnie. Skoro już tak, przepraszam, analizujemy, to jeszcze jeden na przykład przypadek, czy to geny? Bo w rodzinie potrafi być, to niezależnie, może być ciotka, może być kuzyn, ale mają podobne zestawy chorób. One dochodzą, nie wiem, jest na przykład arytmia serca, ten ma takie same objawy, mimo że nie wiem, nie stwierdza się podstawowej choroby. Tak. Za chwilę, nie wiem, dochodzi
powiedzmy ciotka ma na przykład zwężenie, nie wiem, przełyku, tak rzucam, i nagle ta osoba, która ma już ten zestaw arytmii plus to, dochodzi kolejna, czy to są geny? To są geny, ale to jest takie jakby biopole rodowe i społeczne, bo zauważ, to jest tak, jak wpadniesz między brony kraczy, jak i one, tak? Więc jak my przebywamy w pewnych polach, w pewnej mentalności zbiorowej, to i przebywamy stosunkowo długo, a w genotypie się niestety, ale się przebywa, to nabywamy pewnych cech, które są uwarunkowane nawet nie chociażby tym, że nasz organizm... Tak, to są nawyki, to jest epigenetyka, czyli wpływ tego, co mamy z zewnątrz, nasze przyzwyczajenia, nasza wiara, kodowania i tak dalej. I wcale nie musi być dana osoba mieć problem jakiś taki związany, że będzie mieć predyspozycję do czegoś, ale jeżeli mama, czy tam dziadek, czy babcia mówią, a bo u nas w rodzinie tam pszczyka w kręgosłupie i się to zakoduje, że tutaj jest coś dziedziczne, a większość ludzi jest tak kodowana, no to łapie po prostu haczyk jak rybka i za tym idzie. Ja robiłam sobie kiedyś coś taki, sprawdzałam sobie urządzenia takie, które mam gdzieś tam w gabinecie do diagnostyki ciała i tam sprawdzam i wyszedł mi tam kod BX, nie, nowotworowy, a u mnie moja babcia odeszła na nowotwora. Wiem, jakie czyli są przyczyny. Od razu już się uruchamia. Znaczy mi się nie uruchomiło, tylko ja powiedziałam no, nie ma takiej opcji. Ja wiem, że moje ciało cały czas się zmienia, bo my nie jesteśmy tacy sami. Ja mam też te urządzenia i sprawdzam i widzę, jak się zmieniają dosłownie komórki, tkanki pod wpływem moich myśli. I co ja sobie zrobiłam? Posiedziałam sobie z pół godziny ze sobą i po prostu oczyszczałam swoim umysłem swoje ciało tam, gdzie mi to wyszło, bo to było chyba związane, nie wiem, z którym miejscem, gdzieś tam sprawdzałam sobie akurat chyba na udzie, miałam przyłożone takie elektrody. Mniejsza z tym, chodzi o to, że nie przyjęłam programu. Uznałam, że ja nie będę, odrzuciłam program, dlatego że program to jest sukcesywnie powtarzana myśl, a ja jej nie akceptuję. I zrobiłam skan po pół godziny i w ogóle tego już nie było. My jesteśmy w stanie zmienić wszystkie zapisy za pomocą myśli, emocji, ale żeby w to trzeba też wypracować wiarę, że to tak działa. Proszę Państwa, to też tak jest, że wszystko, co się dzieje w ciele fizycznym, jak jest jakaś zmiana, na przykład jakaś narość wyskoczy, zniekształcenie, garb, cokolwiek, to ta zmiana wystąpiła w ciele fantomowym. A o ciele fantomowym ostatnio mówiłam. To ciało tworzą te trzy niższe warstwy, czyli eteryczne, emocjonalne i mentalne. Więc jeżeli chcemy to zmienić, potrzeba popracować z tymi warstwami, z emocjami, z mentalem, tak? I wtedy zmienia się eter, ciało eteryczne. To właśnie jest niezwykłe, że w czasie technik ochronnych, które już są tutaj, którą z kolei edycją, poruszane są właśnie takie tematy, bo to jest pewnego rodzaju technika ochronna. Tak. My sobie mało możemy zdawać z tego sprawę, że gdzieś tam nasze myśli niby mówi się, prawda, żebyśmy dbali i kreowali te myśli dobre, pozytywne, ale gdzieś nam to ciągle ucieka. Dokładnie. A tu jest sztuka, żeby wyłuskać to, co jest potrzebne, tak, to, co jest pozytywne, od tego, co jest zatruciem naszego organizmu, dokładnie, komórek. I trzeba przede wszystkim zrozumieć, jak wygląda ciało, bo bez tej wiedzy trudno jest cokolwiek majstrować i naprawiać, bo jeżeli nie wiesz dokładnie, jak coś wygląda, to tak jakbyś tego nie widział. Jeżeli nie mamy świadomości, że coś istnieje, no to jak możemy to zobaczyć? Dopiero jak masz świadomość, że coś istnieje, to ci się wyłania, pokazuje się przed tobą, tak? W związku z czym wiedza jest bardzo potrzebna, żeby przede wszystkim coś zobaczyć, potem podejść do tego i dotknąć, jak to wygląda, przeskanować to z każdej strony i można zobaczyć, jak to wpływa na moje ciało. I tak, rzeczywiście podczas technik ochronnych ja przekazuję te informacje, dlatego też tutaj jak robimy nagrania, mówię mniej więcej ogólnie o tym, jak funkcjonuje ciało. Są bardzo różne poruszane tematy, bo tutaj tematyka ochronna, ale to, o czym my rozmawiamy, to jest, jak zauważyłeś, bardzo szeroka, bo my rozmawiamy o zdrowiu, o ciele, ale rozmawiamy też o duszach, o egzorcyzmach, o różnych bytach, o skokach w czasie, o snach, o innych cywilizacjach, bo jedno jest połączone z drugim, jedno rzutuje na drugie. Wydaje się na początku, że to jest mega szeroka wiedza, ale jak Państwo zaczniecie od jest.
Ale mamy to wszystko w sobie zapisane, my to odkrywamy. W momencie, kiedy zaczynamy to odkrywać w sobie, że to się łączy z tym, to się łączy z tym, to bardzo łatwo jest się po tym poruszać, tak? I się okazuje, że niby jest to szeroka wiedza, a z drugiej strony jest dostępna, bo ona jest we mnie. Więc na tych technikach rzeczywiście są wszelkie informacje dotyczące... Oczywiście każdy, no dotyczące tego, co mówisz, ale oczywiście tak. Każdy dostaje skrypt. Tak. Z tematyką, gdzie może potem to stosować na co dzień. Oczywiście, no robimy dużo ćwiczeń, dużo skanów ciała. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, na samym początku, żeby pracować z ciałem, żeby zobaczyć, jak wygląda naprawdę ciało. A żeby zobaczyć, jak wygląda ciało, bazując tylko wyłącznie na swoim własnym ciele, może być to bardzo ograniczone. Dlatego, że ludzie często na początku, jak patrzą się gdzieś na siebie i nawet jak coś zobaczą, boją się tego, czy im się coś wydawało, tak? I tutaj jest potrzebne wsparcie grupy, dlatego robimy pracę w parach, bo w momencie, kiedy z obcymi osobami, po to, żebyście zobaczyli, że wam się nie wydaje, co więcej, jak patrzycie się i pracujecie z osobą z boku, skanujecie jego ciało, widzicie coś, a ta osoba reaguje, bo widzi zmianę, są uzdrowienia, co tak? Co najlepiej, że też, przepraszam, wchodzę ci w słowo, ale ta obca osoba jest pewnego rodzaju też ekscytacją, bo no może jest pewnego rodzaju skrępowanie, nie wszyscy tak mają, tak, ale tak. Masz opory, no co obcej osobie, co ja powiem, że tam masz problem z żołądkiem? Tak, jak jest, zaczynamy od tego, żeby pierw oswoić się w ogóle z ogólnym zarysem i biopolem osoby. I na początku, jak się to wychwyci, to już jest git. Ciała świetliste po prostu naturalnie, jak nazwa wskazuje, są świetliste i świecą. Wszelkie plamy, zabrudzenia, niskowibracyjne myśli i tak dalej powodują, że miejsca w ciele są zasnute jakimiś takimi smugami, chmurami. I od tego się zaczyna. My robimy wszystko po kolei. Jak jest duże, jak jest w ogóle grupa, to rozmawiamy o tym. Wtedy to coś, co komuś się wydaje, że może mi się wydaje, możesz skonsultować ze mną czy z kimś innym i zostaną rozwiane te wątpliwości, tak? Jak się jest samemu, ma się książkę i mogą mieć o sobie ogromną wiedzę, są być bardzo oczytani, tak. Ale nie mieć praktyki, bo to jest zupełnie co innego, nie? No ja też jeszcze pamiętam, jak byłam w szkole średniej i się uczyłam z technik Silwy albo tak, hipnozy. Każdy ktoś to przechodził, tak? To ja mówię, kto napisał tą książkę, chyba w ogóle się nie zna, nie? Ja tak ćwiczę, nie mogę w to wejść. Dopiero jak zaczęłam pracować z innymi, zaczęłam chodzić na kursy, mówię, jejku, jakie to jest proste, tylko potrzebowałam, żeby mi ktoś powiedział, że to, ja to czułam wcześniej, ale nie wiedziałam, że to jest to. I dużo z ludzi właśnie odbiera swoje ciało, ale wydaje mu się tak, a wydawało mi się. Nie, to niemożliwe. Często tak zrzucamy, że nam się coś wydawało. Temat jest bardzo szeroki, proszę Państwa. W ogóle ja mam dla Państwa niespodziankę. Nie tylko ja, ale także tutaj mój gość Renata Dudkiewicz. Proszę Państwa, już jutro, w sobotę, niezwykłe spotkanie. Można byłoby powiedzieć, że to ci wszyscy, którzy nie są przekonani do technik ochronnych, a chcieliby spotkać się na żywo z Renatą Dudkiewicz, co należy do wyjątkowo rzadkich chwil, bo Renata Dudkiewicz tak naprawdę rzadko gdziekolwiek w ogóle z kimś współpracujesz oprócz z nami. Tak, tylko z Potepam, tak, dokładnie. A poza tym rzadko występujesz tak plenerowo, że robisz jakieś wykłady. No chyba tylko z wami. Warsztaty. Tak, to wynika z tego, że ja mam taką swoją misję, żeby przekazywać wiedzę i zasiać ziarenko. I nawet jeżeli ktoś na początku do końca wszystkiego nie rozumie, to zaczyna mu coś tam kiełkować, nie? I to jest taka moja misja, dlatego jestem skupiona na tym, żeby robić dużo szkoleń, warsztatów, przekazywać tą wiedzę i robię też sesje, bo jest mi to potrzebne. Indywidualnie pracuję z klientem, dlatego że podczas sesji nabywam dużego doświadczenia, każdy z nas nabywa i właśnie, bo chciałam jeszcze nawiązać, jedną rzecz powiedzieć, bo miałam tutaj chyba parę dni temu też taką klientkę i weszłam w jej pole. Ona była bardzo smutna, była bardzo przygnębiona. Te barwy smutku i przygnębienia w polu energetycznym objawiają się często w postaci takiego szlamu. To ma kolor taki szary, pomieszany często z brązowym, czyli brązy to często, że czuje się samotny, nie zbliża się do mnie. Gęste, takie coś szlam, tak jak się zatka po prostu z lew. Jasne. Tak, to mniej więcej wygląda. I jak z nią pracowałam, przechodziłam i te tu, na dół, tu sprawdzam, to usuwam, tu trochę lepiej, ale cały czas czułam ten taki nieprzejmujący smutek i nostalgię. I widziałam w jej polu dziewczynkę, która stała,
I zapytałam, czy ona ma córkę. Ona powiedziała, że nie, nie ma córki. I mówię, dobra, zobaczymy, może przejdzie dalej. I idziemy dalej, nie? I znów mi się pojawia ta dziewczynka, taka w wieku około 5-6 lat. I okazało się w trakcie, i widziałam właśnie jakiś dym, że ta dziewczyna, że ta moja klientka jest przed jakimiś zgliszczami. Po prostu wskoczyłam do przeszłego wcielenia. I zobaczyłam, że straciła osoby, które kochała, rodzinę, ale też część osób, no, które też znała. I jak dłużej byłam w tym, i stąd był ten smutek, dlatego, że to było ostatnie wcielenie. Jeżeli jest coś, jedno z ostatnich wcieleń, to jest tak jak babcia, to jest świeże bardzo, nie? Bo pra babcia to jest już starsze, ale jak są ostatnie wcielenia, to my je jeszcze pamiętamy. Dzieci często pamiętają, tak, co się wydarzyło. I co się okazało? Ta dziewczyna straciła tą córkę. To była dusza córki, która była do niej podpięta i ona odeszła w tamtym wcieleniu, narodziła się na nowo, a dusza córki cały czas wisiała przy niej z tamtego wcielenia, tak? Więc... W ogóle. Tak, także grube rzeczy i ona ciągle czuła smutek, no bo to chyba najgorsze dla rodzica jest stracić dziecko. Tak, tam zginęło bardzo dużo ludzi i tak dalej. Ona też powiedziała, że chcieliby mieć ze swoim partnerem dziecko, ale coś tam właśnie nie wychodziło, tak? No i tam były jeszcze inne rzeczy, tylko nawiązuję do tego, jak czasami ludzie się rodzą i czują wewnętrznie, że od urodzenia są smutne te osoby, że dzieci już chodzą smutne, mało co je raduje, potem dorastają i jak się patrzy, pytam się, od kiedy coś takiego masz? A wiesz co, chyba odkąd pamiętam, nie? Że nie pamiętam, żeby było kiedyś inaczej. To przejście, jak gdyby stamtąd. Tak, przejście. Tak, i są takie świeże rzeczywiście i to rzeczywiście te ostatnie wcielenia są najlepiej też zapamiętywane i najmocniej rzutują na nasze obecne. Na obecne życie. Proszę Państwa, kontynuując to zaproszenie moje, już jutro, 27 maja, w Marcinkowicach, Renata Dudkiewicz, no, jeden z nielicznych takich spotkań. Zapraszam Was bardzo serdecznie, już sporo osób dzwoniło. Przyjeżdżacie z różnych części. To może być takie przedwstępne, żeby zobaczyć, poczuć tę energię. Będzie na temat uzdrawiania kwantowego, więc to, co teraz aktualnie jest w tych tematach. A ci wszyscy, którzy by chcieli zapisać się na techniki ochronne, to podajemy numer telefonu 530 115 589. To już takie esencjonalne spotkanie dwudniowe na ogół jest. Dwudniowe, wszelkie informacje są na stronie www.gabinetmyślnikalion.pl. Dostajecie Państwo w ramach tych szkoleń, oczywiście skrypty, są posiłki zapełnione na miejscu, jeżeli ktoś potrzebuje też tutaj wsparcia przy zakwaterowaniu, też służymy pomocą jak najbardziej, także jeszcze są miejsca, zapraszamy i myślę, że będzie znów fajna grupa, bo są bardzo liczne grupy, tak, dużo ludzi się bardzo rozwija i interesuje się coraz bardziej tym, kim jest naprawdę, a tutaj możemy się dowiedzieć, że my to nie ciało fizyczne. Proszę Państwa, już jutro ja naprawdę Was za bardzo zachęcam, bo wejście jest bezpłatne zupełnie. Naprawdę można spotkać się z Renatą, porozmawiać w kuluarach, zapisać się może na wcześniejszą sesję, bo wiem, że to są problemy z tym. Może uda się zrobić jakąś sesję, czy niekoniecznie. Zobaczymy, nie? Okay. Nie będę mówić. Cię tutaj namawiał, ale proszę Państwa, Marcinkowice, ulica Wrocławska 1, to spotkanie już jutro, a warsztat kiedy? 10? Warsztaty 10, 11 czerwca, sobota, niedziela, weekend. Także myślę, że znowu się będzie dużo działo. Z pewnością. Proszę Państwa, zachęcam Was bardzo gorąco, bo techniki ochronne naprawdę od kiedy tworzymy te grupy, a tu już jest któraś z kolei, cieszą się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem i oczywiście w każdej grupie zdarzają się sytuacje, że ktoś czuje jakiś niedosyt, niesmak, to się zdarza. Ale zazwyczaj 90%, żeby nie przesadzić, to są osoby, które powtarzają, że warto było przyjechać.
No, ja się też z tego cieszę, bo po prostu razem zmieniamy świat, tak? Ja też nieraz mam problem nawet, żeby dotrzeć do studia, tak jak dzisiaj. Działo. Tak, żebym mogła Państwu powiedzieć o tych różnych rzeczach, żebyśmy mogli Państwa zaprosić na takie szkolenia, to naprawdę, ja dzisiaj jak jechałam tutaj do Rafała, to się spóźniłam na nagranie, bo sztuczna inteligencja, która zarządza Matrixem, robi różne dziwne rzeczy i co chwila miałam, już nie mówię, że miałam czerwone światła, ale wyjechałam i prosto pod szlaban mi zamknął się przede mną praktycznie, jeszcze był jeden samochód przede mną, więc mówię, dobra, poczekam, ja tam na luzie jakoś dojadę. Szlaban się podniósł do góry, przejechał jeden samochód, ja wjechałam na tory i się szlabany zaczęły zamykać w momencie, jak ja byłam na torach, nie? No dobrze, że dogazowałam i przejechałam. Stwierdziłam, żebym rozwaliła szlaban, przecież nie jestem debilem, żeby stać na torach, jak pociąg jedzie, tylko kto tym steruje, tak? I tak całą drogę, także nie zazwyczaj 15... Tak, 15 minut zazwyczaj jadę, a dzisiaj to trwało trochę dłużej, okay. trzy razy tyle, także... No, jest tak, że nieraz jest, że wybieramy się tutaj, mamy są utrudnienia. Tak. Są utrudnienia, żeby nie zrobić nagrania, żeby nie przekazać wiedzy, albo ktoś się tam gorzej poczuje i tak dalej, także, ale my działamy tutaj dla Was, bo takich osób jak ja i Rafał jest więcej na całym świecie, każdy ma jakiś swój obszar działania i ci, co działają z serca, z miłości, mają tą pasję i robią to właśnie z taką pasją i z entuzjazmem, to u osób, które potrzebują, zasieją to takie ziarenko wiedzy i możecie zacząć u mnie, skończyć u kogoś innego, nie ma sprawy. Jest cudownie, żeby tą wiedzę czerpać z różnych źródeł, bo my się otwieramy. Dokładnie, także zapraszamy serdecznie. Zapraszam Was, drodzy Państwo, naprawdę bardzo, bardzo serdecznie już jutro na Renata Dudkiewicz o uzdrawianiu kwantowym. Przyjdźcie licznie, wejście jest bezpłatne, poza tym produkty naturalne, stoiska, wystawcy, Marcinkowice, ulica Wrocławska 1 i 10, 11 czerwca to techniki ochronne. 530, 115, 589, 530, 115, 589. Numer telefonu, gdzie możecie Państwo uzyskać więcej informacji, szczegółów, jak to wygląda, jak w ogóle wygląda cały program. Dzwońcie, pytajcie, wszelkich informacji na pewno Państwo uzyskacie. Dokładnie, zapraszamy. Bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Dziękuję Ci, Renato. Dzięki.